Hej, cześć, witajcie, z tej strony Vespar, witam was w kolejnym odcinku z gry Reus. I tak na wstępie wam powiem, że dzisiaj sobie zaczniemy od trzeciej ery, więc tak, to nam się pojawiło coś takiego. Pulsujące coś i z jakimiś chyba wskaźnikami. No dobra, witają nas w trzeciej erze, wszystko pięknie, fajnie, jedziemy z tym koksem. A i jeszcze tak na wstępie to Dankeschön za 34 fabki na poprzednim filmiku. Motywuje do działania, heheszki. O, zobaczcie, pojawił nam się jakiś nowy Swamp Giant, czyli to jest taki bagienny, taki niedobry i glutowaty. No tak, fail. Najpierw musimy przecież zrobić morze. Bum, 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 jebudubu, jebudubu, jebudubu. Niech żyje prezes naszego klubu. Pięknie się spisałeś, skarabeuszku. Dobra. Dawaj. Dawaj. Hurra, mamy bagna. Co to się wydarzy teraz? Dobra, stworzymy teraz sobie zioła. Jedziemy po zioło. Widzicie, do wszystkiego da radę dorobić teorię. Yeah. Zioła. I mamy tutaj taki znaczek, to jest tech, tak? O, zobaczcie, już pierwszy jakiś osioł idzie z ludzikiem, jest tu gdzieś, zaraz się zrobi pewnie wioska. Tak. Yeah. Produkują technologię. Jest. No i tradycyjnie musimy poczekać, aż napełni się do dobra. Musimy poczekać zaraz, aż technologia napełni się do tego, a w tak zwanym międzyczasie mamy zrobić za pomocą naszego wodnego golema. Mamy go skastować na tym. Dobra, ty się przesuń gdzieś tu. O. Czyli dodatkowo jedzenie. No bo tutaj można robić tak zwane kombosy, które jak sami widzicie umożliwiają nam różne i przeróżne, i różniste, i tak zwane również zarąbiste kombinacje różnych tentegesów, bo takie na razie będę nazywać tentegesy, bo nie wiem jak w zasadzie to się nazywa. I tutaj są jakieś transmutacje. W te pomidorki, tomatosy, yeah. Patrzcie jaka piękna wioska. Ach, te mury obronne, naprawdę. No i tak wygląda nasza bardzo duża planetka. Tak. Okej. Przetransformowałem je w tomatosy. Ale czad. Ostra jazda bez trzymanki. I o ile się nie mylę, to ten era trzecia jest dość długa, bo z tego co słyszałem trzeba długo czekać, więc rozbijemy sobie ją na 2 bądź 3 odcinki, więc ja nie wiem, dlatego z góry was uprzedzam, że ja będę ten nagrywał, będę ten materiał nagrywał ciągle, a potem po prostu zrobię przerwę, jak uznam, że będzie już za długie i będziemy jechać. Mamy użyć gigantów, żeby dokończyć projekt. Mamy wykrzykniki, czyli nie, ale tu możemy. O, tak jest. Tu możemy jeszcze jakiś marshmallow zrobić. School challenge has started. No i co w związku z tym? No właśnie, z tego co słyszałem, tutaj będziemy musieli troszeczkę... Requires food and technology. Dobra, to spróbujemy zrobić tam marshmallow. Jakiś szmargle. Dobra, ty się suń. Aha, i też w zasadzie możemy tylko tomatosy zrobić. No i dobra. A i tutaj jeszcze dodatkowo jest technologia. To jest w użyciu. Aha, czyli po prostu tyle obiektywy. Tutaj mamy jakby wyznaczone cele do wykonania i tutaj musimy doprowadzić do 15 technologii i do 12 żarcia. Okej, spoko. Da się zrobić. No i to będzie dzisiaj też taka różna rozgrywka na razie, bo nie wiem, czy tutaj już będziemy coś robić z atakowaniem, czy też nie. No to wszystko na razie są takie tutoriale. Widzicie, gra jest rozbudowana, że naprawdę ten tutorial podzielony na 3 części. O, ten chce zębatki. Wszyscy mówią o zębatkach. Jakaś meta na zębatki normalnie. Jak tym idzie? O, tu już mamy V. I zaraz będzie drugie V. No, come on, nie każ nam czekać. Yeah! Udało się. O, mamy ambasadora. Nie wiem, czy dla tego giganta mamy to wziąć, czy na jakiego? O! Tak. Najwidoczniej. Aha, czyli skończenie projektów jakby daje nam nowych ambasadorów, którzy upgrade'ują nasze giganty. No problem. Załapałem. O, jakże miło. Pojawił się nasz lasowy gigant. Taki lasowy, rasowy gigant. Szkoła has been completed. Czekajcie, muszę sobie to przetranslatować to w mojej głowie. Dobra, mniej więcej już chyba rozumiem. Sorka za cięcie. Więc tak, wracając do poprzedniej myśli. Mamy 60, tylko nie wiem czego mamy zrobić 60. Czy wszystko ma być 60, czy co? To jest smutne. Leaf aspect. O, chyba możemy to dać tutaj. O tak, zgadza się. Ale to nam dało nic, tak w zasadzie. No... bo... Ale co ty robisz? Suń się. No pelol. Kurde, wiecie co? To jest bardzo smutne, że do tej gry nie ma spolszczenia, bo nie ogarniam. Prosperity. Rozumiem, że ma być powyżej 60, że mają podwyższyć prosperity, tylko że nie wiem co to jest te prosperity. To jest takie smutne. Aha, tu jest prosperity bar. Okej. Widzicie jak to jest, jak się nie czyta uważnie. Ja... myślałem, że chodzi o rajd. No wiecie, tak to jest, jak się kierunki pierdzielą człowiekowi w główce. To tu jest nasza wiocha. Czyli musielibyśmy to powiększyć, tylko problem w tym jest, że kurde pieczone... To jest strasznie mała ta wioska, no. I jak ja to tu mam wszystko upchać? O, może tutaj. Powinno dać radę. Okej. Jest Prosperity. Oj, kichnął sobie. Jak switaśnie. Czekajcie. Który to z nas mógł transmutować? Ten? Nie. Ten? Masz de buton. Zioła. O! Ten niech sobie wyziołuje. Okej, chyba załapało. Tylko czemu nie mogę tutaj pomidorków zrobić? Bo wiecie co, zrobimy może bydło. I tutaj. Tylko ja nie wiem, czy to można. Niby jest X. Gdzie to możemy dać? To po co mi ten skill, jak ja go nigdzie nie mogę dać? Bez sensu. O, ten sobie możemy tutaj zrobić teraz ten. W takim razie ten powinien też pójść tu i tutaj zrobić to samo, żeby ten mógł też przyjść i zasadzić pomidorki. Dobra, ty się idź wykąpać. Nie. Okej, dobra. Udało się. Jest już powyżej 60. Niechże będzie. No i co teraz? Okej, teraz mamy zrobić las. Może być chyba po drugiej stronie. Wydaje mi się, że to nie powinno mieć znaczenia. Sobie przytupta. Tak. Yeah. Aha, czyli jakieś... odblokowaliśmy obecność egzotycznych zwierząt. Dobra, podejdź sobie tutaj, mój ty słampie. No nie wiem, niech zrespi gdzieś tutaj te zwierzęta. Wydaje mi się, że to nie powinno mieć jakiegoś dramatycznego wpływu. Tak. Cudownie. O, kolejny osiołek idzie. Gdzieś się tu pewnie osiedlą. Co się drapiesz? Wszystko idzie zgodnie z planem. Well done, a new village has spawned. Yeah. Mam nową wioskę. Pojawiły się jakieś typki. Yeah, Rock Giant. Jeszcze zrobimy... Aha, mamy stworzyć symbiozę. Jest. Udało się. Mamy stworzyć jakieś jagody. Blueberries, prawie jak blackberries. No, dziwne by już było, jakby na tym poziomie używali komórek. No, ale okej. No tak, jakieś transmutacje. Możemy je przetransmutować. Tylko teraz pytanie, którym typem? Aha, tym. Dobra. I teraz strawberries. Ok. Możemy spacją zatrzymywać czas gry. Ale fajne. Możemy obczaić, co tu się wyrabia. Slow motion, patrzcie. Okidoki. Musimy skończyć projekt. No. Zaraz zobaczymy. Aha, musimy zrobić nowy wealth, czyli te. Nie wiem, jak to się tłumaczy. I no, jedzenia teoretycznie powinno wystarczyć. Nie. Nie! There is a problem. Dawaj. Więc tak. Panie dziejku. Ty malfajcie. Proszę mi tu zrobić więcej punktów. Myśl. Something went wrong. Fail! No tak. 4-0 6-6. Coś się wymyśli. Coś się wykmini w zasadzie bardziej. Dobra. O, teraz jest od razu lepiej. Użyjmy liścia. I zmieńmy je w strawberries. Nie wiem po co, ale wygląda fajnie. Czekajcie, któryś to jeszcze z nich mógł robić herbs, czyli zioła. Niech spróbuję. No, bo tutaj się wyrobimy z tym projektem w ten sposób, czekajcie. Tylko żarcie coś mamy za mało. Na zdrowie. Znowu sobie kichnął. O, patrzcie, możemy zrobić inne combo. Aha, ale użycie aspektu liścia na tym nic nie powoduje, więc musimy zadzwonić po naszego przyjaciela kraba. Sorka? Nie. Który to było? No i co to będzie, mi powiedzcie? No, posadź te kury tutaj. Dobra, wy się przesuńcie w takim razie. Ty idź tam. Trzeba to jakoś dobrze rozkminić. Bo te zwierzęta, one nam dają wealthy, tak? Ja myślałem, że one nam dają żarcie. A tutaj taka mała niespodzianka nastąpiła. I niestety drobny fuck logic i mamy pozamiatane, bo żarcia nie mają tyle, ile by chcieli. Och, kramba. A gdybyśmy... Co on robi? Nie, nieładnie. Tutaj w ogóle nie możemy. Tutaj byśmy to mogli zamienić. Ale tu przecież... Aha, tylko że zaś zasięg jest. No jak mnie to wkurza po prostu. Nie mam zielonego pojęcia, jak sobie to rozplanować. Aha, ale to przecież możemy tak tworzyć, no. Fail. Spróbujmy to tutaj stworzyć. Tak, żeby było przynajmniej 15. Okej, jest, udało się. Po mękach i po próbach udało nam się osiągnąć pożądany efekt. Tak jest, teraz tylko trzeba jeszcze poczekać, aż projekt się dokończy. Możemy sobie na przykład zapauzować. Zobacz, jaka piękna łasiczka. Co my tu mamy? Ten chce widły, żeby ten mógł kupić miecz, a tamten nie wiem... czekajcie. A tamten chce hajs za widły, bo... a ten grozi mu mieczem. Taka logika. A ten powiedział, że jak ten mu grozi mieczem, to zaraz zadzwoni po kolegę, który przyjedzie katapultą i wysadzi mu twarz. A ten powiedział, że ma potiony, bo nauczył się od Zbyszka, który też ma potiony. Tamten wyśmiewa jego katapultę. A tamten mówi, że ma dwie katapulty. Tamten się obraził i sobie poszedł. A ten odchodzi z cieszącą się mordą. Ten chce zagrać w kostki, bo... A ten mówi, że ma go na szczała i trafi mu headshota. Myśli. Czekajcie. Ile mamy jeszcze do... O, jeszcze troszeczkę. Więc mogę poopowiadać cudowne historie z wiosek. Zacięli się, bo oboje myślą cały czas. Mówi, że będzie burza. Ten nie boi się, a ten chce mięso. Heh. No, finish that project, please. Come on. You can do this. Jest, udało się, ambasador. Cudownie. O, zobaczcie, mamy jakiegoś skilla. Aurora. Co? Co? Kto jest? Kto atakuje? Weźmy tego. Będziemy mieli ulta. Exotic aspect. Aha, jakieś klany. Co tu się wyrabia? Idą na wojnę chyba? No, kupują miecze, myślą i chcą jedzenie. Co robi to nasze? Exotic aspect. Nie, możemy rzucić na to. Na kury, żeby stały się egzotyczne. Ej, kurde. Bo oni niszczą ten... nasze... tamte miasto, więc ten i ten... zróbcie im wjazd na chatę. Tak się rozwydrzyli. Nieładnie. Cudownie. O, skończyliśmy erę. No to miło. Widzimy się w kolejnym odcinku z Reusa. Na razie. Mięso.